Cześć dziewczyny, przygotowałam dla Was nowy trening. Tym razem będzie to trening siłowy całego ciała i do ćwiczeń użyjemy sobie hantli i sztangi. Sztangę użyjemy sobie do ćwiczeń, które wymagają nieco większego obciążenia, na przykład martwy ciąg czy przysiad w klęku, a do ćwiczeń na ramiona użyjemy sobie hantli. Oczywiście cały trening możesz wykonać tylko i wyłącznie z hantlami, więc jeżeli nie posiadasz sztangi, to nadal możesz oczywiście trening sobie wykonać. Myślę, że cały trening bardzo fajnie będzie kształtował kobiecą sylwetkę. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. Zaczynamy. Najpierw musimy się rozgrzać, stajemy sobie w rozkroku i jak zawsze zaczynamy od takich krążeń barkami, obszernie, już trzymamy taki aktywny brzuch, wyciągamy się do góry, długa szyja, barki tutaj od głowy odsuwamy i krążenia do przodu, to samo. Spokojnie i dokładnie. Ok, stajemy jeszcze szerzej i wyciągamy sobie ramię na jedną i na drugą stronę. Jeszcze kilka powtórzeń, rozgrzewamy sobie kręgosłup. Ok, dobra i wykonujemy takie zagarnianie na jedną i na drugą stronę. Spokojnie i obszernie. Pamiętaj, sylwetka wyprostowana, nie garb się przy żadnym ćwiczeniu. Jeszcze. 3, 2, 1. Ok, i robimy już teraz taki krok odstawny i dodajemy krążenia barkami. Teraz łokcie wyżej do wysokości barków. I jeszcze wyżej obszernie. Dobra, ramiona są z boku i zataczamy małe kółeczka. I w drugą stronę. Ok, i wyciągamy ramię nad sobą. Tutaj rozciągamy bok. Jeszcze 4, 3, 2, 1. I wyciągamy na jedną i drugą stronę. I jeszcze do kolana. Nie musisz się nisko pochylać. 4, 3, 2, 1. I unosimy nogę na jedną i drugą stronę. Jeszcze 4, 3, 2, 1. I uginamy kolano, ramiona do przodu, ściągamy łokcie do tyłu. 4, 3 i do góry. Ok, ściągnij łokieć do kolana. I wyprostuj nogę do wyprostowanej ręki. Jeden, ok, delikatny podskok, troszeczkę podniesiemy tętno. I wyciągnij ramię do góry. I skręcamy kolano bok, ramiona bok. Kolano w jedną stronę, ramiona w drugą. Ok, i truchcik. Bardzo delikatnie odrywamy stopy. Ramiona pracują, plecy trzymaj. Na jedną i drugą stronę noga. I przechodzimy do takich przeskoków. I dodajemy krążenia ramionami. Drugą. Hop. 3, 2, 1. Jest. I marsz. Z
Wstań szeroko. Ok, i teraz sięgamy do jednej nogi i wyciągamy ramiona do góry. Jeszcze trzy. I skłonę na środek. Jeszcze trzy. Powtórzenia. Ok, zmniejszamy rozkrok i to samo w dół, ale dodajemy skręca siebie. I ostatni. Ok, jest. I teraz okrągłe plecy, ściągamy szeroko i jeszcze raz. Okrągłe plecy, szeroko ramiona i hop. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, jeszcze dwa razy. Ok, dobra. I jeszcze na koniec dodamy sobie takie krążenie w stawie łokciowym. Kilka powtórzeń w jedną stronę. Oddychamy. I w drugą. Ok, dobra. Rozgrzewka zrobiona. Jeżeli potrzebujesz jeszcze kilka minut, bo na przykład siedziałaś przez długie godziny, to jak najbardziej możesz sobie rozgrzewkę przedłużyć, ale przechodzimy do ćwiczeń. Pierwsza część naszego treningu składa się z dwóch ćwiczeń, które będziemy powtarzać trzy razy. Pierwsze ćwiczenie to przysiad sumo. Stajemy sobie w rozkroku szerokim i schodzimy nisko do ziemi i wracamy. Myślę, że bokiem będzie lepiej widać, co robię. Schodzimy nisko i wracamy góra. Hop, i to jest na przykład ćwiczenie, które z pewnością jesteśmy w stanie zrobić z większym obciążeniem, dlatego tutaj sztanga. Oczywiście z hantlami wykonujemy w ten sam sposób. Można z jednym hantlem cięższym albo z dwoma lżejszymi. Osobiście uważam, że z jednym cięższym będzie lepiej, wygodniej. Utrzymać ten chwyt i wydech do góry. Mocno biodra, tył, plecy proste, łopatki aktywne i hop. I wydech. I do góry, ok? I uwaga, 10 sekund na zmianę ćwiczenia i po tych dwóch ćwiczeniach mamy 15 sekund przerwy. Uwaga, wznos, przód i bok, na zmianę. I bok. Raz i dwa. Ramię do wysokości barku. Wydech. Raz i dwa. 45 sekund pracy. Moja sztanga waży około 14 kg, a hantle po 5. I raz i dwa. Jest, super. 15 sekund, spokojnie sobie można założyć sztangę na barki. Dosłownie jedna runda, a ja już czuję, że się dogrzałam. Sztanga w dłoniach i lecimy. Hop i góra, cyk. Pamiętaj o tempie. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i wydech, trzy. Wdech i pamiętaj o łopatkach, bo one tutaj często lecą w taką pozycję, czego bardzo nie chcemy. Cały czas proste plecy, aktywne łopatki. I wydech. Raz, dwa i trzy. Kolana szeroko. Jest. 10 sekund na zabranie hantli. Ściągnięte łopatki, brzuch trzymaj. I lecimy. Raz, dwa. Raz i dwa. Pamiętaj, żeby dopasować dobrze obciążenie. Nie do końca powinnaś się mną kierować. Tak, żebyś czuła, że świetnie mięśnie pracują. I oczywiście ciężar sprawia trudność,
ale nie uniemożliwia Ci prawidłowego wykonania. Wszyscy będzie sobie jak krzywdy. I hop. I raz. I dwa. Ok, już skończę, dlatego że było na porówno na obie strony. I spokojnie zabieramy sztangę. 15 sekund. Dobra. Rozkrok. Pamiętaj, żeby nie był za mały. I zaczynamy. Kolana szeroko i w górę. Raz, dwa i trzy. Łopatki i hop. Raz, dwa, góra. Wdech i wydech. Wystarczy dosłownie tutaj 45 sekund. I naprawdę czuć tę pracę pośladka mega mocno. A ćwiczenie samo to sumo jest naprawdę fajne. Większość osób nie ma z nim dużego problemu i fajnie w nim potrafi poczuć właśnie pracę pośladka, przy czym uda nie są mocno obciążone. Ok, i zabieram hantelki. Pamiętajcie, żeby ładnie podnosić i odkładać ciężar, to też jest ważne. Zaczynamy. Raz, dwa. Przód i bok. Hop. Już się rozgrałam, myślę, porównywalnie do tego, jak jest na treningach interwałowych. Na przykład na tym ostatnim hicie. Raz i dwa. Nie będę teraz mówić dużo, bo jest mi ciężko. Pamiętaj, żeby łokieć był wysoko, żeby nie podrzucać ciężaru, nie podbijać do góry. Jest, idealnie na obie nogi. Super. Pierwsza część zrobiona. Kilka sekund odpoczynku i przechodzimy do drugiej. Druga część, jeżeli chodzi o ilość serii i czas wykonywania ćwiczenia, jest tak samo. Dwa ćwiczenia. Pierwszy to będzie ćwiczenie dzień dobry, czyli musimy sobie zabrać sztangę za głowę i będziemy wykonywać, muszę tutaj włączyć taki skłon tułowia. Pokażę na początek bokiem. Stopy są na szerokość bioder. Plecy prościutko, mocno wypychamy pośladki tył i wracamy. To samo tempo, czyli mamy raz, dwa i trzy. Nogi oczywiście są ugięte. Najważniejsze to, żebyś utrzymała te proste plecy. Nie musisz schodzić bardzo nisko. U niektórych to nawet będzie tylko tyle. Tak? Ja jestem dość mocno rozciągnięta, więc schodzę dość nisko. Pamiętaj, że nie o to chodzi, żeby zejść jak najniżej, tylko o to chodzi, żebyś zeszła tak, jak Twoje ciało pozwala w danym momencie. Hop. I jeszcze. I jeszcze raz. Już mi drżą nogi. Wspaniale. O to chodzi. Ok, zabieramy ładnie nasze hantle. Wyciskamy. Jedna ręka. Druga ręka. I obie, po czym opuszczamy obie. I hop. Raz, dwa, trzy i opuszczamy. Raz, dwa. I jeszcze. Hop. I opuszczamy. Raz, dwa. I obie. Pamiętaj, żeby przy wyciskaniu tutaj wykonać wydech. Jest. Zabieramy sztangę na barki. Wraca dzień dobry. Spokojnie, mamy 15 sekund. Pamiętaj, że stopy są na szerokość bioder. Pilnuj kolan, żeby nie bujały się ani do środka, ani na boki, kolana lekko ugięte, raz, dwa
i 3. Raz, 2 i 3. Rozciągasz, rozciągasz. Hop. Mięsień się wydłuża i skraca. Tutaj czujemy mocno pośladek oraz mięśnie dwugłowe. Hantle oczywiście możesz sobie dać na grzbiet. Jak najbardziej. Jednego hantla. Właśnie nawet wczoraj robiłam w ten sposób i wspaniale mi się to robiło, także da się i jak najbardziej jest komfortowo. Raz, 2 i 3. Ok. Wracają hantle, wraca wyciskanie. Uwaga. Lecimy. Raz, 2, obie, 3. 2, obie i jeszcze trzeba opuścić. Hop. Raz. Góra. Góra. I opuszczamy. Dajcie znać oczywiście, z jakim obciążeniem robiłyście cały trening. Czy była sztanga, czy były tylko hantle. 2 i 3. Hop. Ok. Raz, 2, 3. Dobra, opuszczamy. I zabieramy naszą sztangę do ćwiczenia. Dzień dobry. Podrzucamy sobie na plecy i zaczynamy. Raz, 2 i 3. Pamiętaj, że sztanga nie jest na szyi, tylko jest tutaj na mięśniach pleców, na tym kapturze. Raz, 2 i 3. Pośladki się mocno wysuwają do przodu. Ciężar ciała wychyla się do tyłu i w górę pięknie spinamy pośladek. Raz, 2 i 3. Spokojnie i góra. Poczuj, jak te mięśnie pracują. Wdech i ostatni raz cyk. Wydech. Super. I zabieramy hantle. Uwaga. Wyciśnij raz. Wyciśnij dwa. I obie trzy. Opuszczamy. Dwa. I hop. Staraj się, przynajmniej na razie, nie podrzucać ciężaru. To jest duża pomoc. Staramy się na razie wykonać to ćwiczenie bardzo siłowo. I hop. I obie. Góra. Opuszczamy. Jeszcze. I dwa. I trzy. I opuszczamy. Ok, dobrze. Super. Druga część zrobiona. Bardzo szybko to leci. Napij się łyczkę wody, odpocznij chwilkę i przechodzimy dalej. W trzeciej części mamy dwa ćwiczenia: za kroki i wiosłowanie. W zakrokach zabieramy sobie sztangę na barki. I uwaga, wykonujemy prawa noga za krok do tyłu i prawa noga za krok skrzyżny. Lewa noga za krok tył i lewa noga za krok skrzyżny. I lecę przodem do Was. Raz i skrzyżnie. Dwa, nie spiesz się. Raz i skrzyżnie. Dwa. 50 sekund pracy, bo o tym nie wspomniałam. Dosłownie kilka tych sekund więcej. Raz i dwa. Spokojnie. Nie stawiamy tej nogi za daleko. Raz i dwa. I jeszcze na drugą nogę szybko zrobimy. Raz i dwa. Jest. Drugie ćwiczenie. To wiosłowanie. Trzy różne ustawienia ramion. Uwaga, chwyt neutralny, podchwyt, nachwyt i prostujemy się.
podchwyt neutralny, podchwyt, nachwyt i prostujemy ciało. I jeszcze hop, dłoń do przodu, hop, odwracasz całkowicie dłoń, hop i prostujemy. Raz, dwa, trzy i do góry. Fajnie. Raz, plecki pracują. Dwa, trzy i jeszcze. Jeden raz. Jest? Ok. 15 sekund. Zakładamy sztangę na barki. I wykonujemy za kroki, za krok do tyłu i za krok skrzyżny. Zaczynamy od prawej i jest. Raz i dwa. Wymiana nogi. Raz i dwa. Spokojnie. Hop i wydech do góry. Wydech i wydech. Jeszcze chwila. Nie spieszymy się, żeby było dokładnie. Okej. Dobra, skończymy na tym i wraca wiosłowanie. Uwaga. Chwyt neutralny, podchwyt, nachwyt i wracamy. Hop, odwracasz dłoń i hop. I wracamy jeszcze chwileczkę. Trzy różne chwyty. W każdym pracują pięknie plecy. Ok, dobrze, bo nie zdążymy. Odpoczynek też jest ważny między seriami, żebyśmy to robiły. Ważne, żebyśmy to robiły dokładnie. Ostatni raz nasze zakroki. Teraz może zrobię sobie je bokiem. Uwaga. Zakrok tył. Zakrok skos. Za krok tył i za krok skos. Zobacz, że te zakroki skos wcale nie są jakieś bardzo obszerne do skosu. Ja się ciągle mieszczę na tej macie. Jak dasz za długi ten zakrok, to już może się pojawić taki dyskomfort dla kolana. Chodzi o to, żeby tutaj minimalnie zmienić kąt. Jeszcze. Jest super. Odkładam. I ostatni raz lecimy z wiosłowaniem. Zobacz, jak jestem zasapana. I uwaga. Raz. Podchwyt. Dwa. Nachwyt 3 i lecimy dalej. Pamiętaj o prostych plecach, bardzo ważna rzecz. Mocne pośladki tył. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. No i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Jest. Ok. Cała trzecia seria. Trzecia część zrobiona. Sekunda przerwy. I jeszcze
Zostało nam trochę do zrobienia. W tej części mamy dwa ćwiczenia. Pierwszy z nich to będzie przysiad ze sztangą na barkach, a drugie to będzie w leżeniu wycisk, prostowanie ramion zza głowy. Uwaga, zabieramy sobie sztangę na barki i wykonamy w takim lekkim rozkroku, nie za szerokim, przysiad dół i góra. I uwaga, włączam i zaczynamy. Myślę, że bokiem więcej widać. Startujemy. Mocno wypnij pośladek i wracamy. Zobacz, barki się pochylają, pośladki wypinasz i hop. W ten sposób będzie właśnie bardziej pracował pośladek, bo jeżeli zrobisz tak, to będą mocno pracować uda. Ale zobacz, wypycham pośladki, klatka piersiowa idzie w przód, barki idą w przód. Jestem pięknie wyprostowana, mam ściągnięte łopatki. Mocno brzuch aktywny. Hop. Tutaj się spinają pośladki, jednocześnie mocno spięty brzuch. Hop. I wydech. I wydech. Stopy mogą się palcami łączyć. Jest, uwaga, 10 sekund na zmianę ćwiczenia. Kładę się na plecach, zabieram hantle. Aj, szybka zmiana. I prostujemy zza głowy. Hop. Hantle idą do uszu. Zrób to ostrożnie, żeby się nie uderzyć. Tutaj pracuje triceps, który na pewno wpływa na wygląd tych ramion bardzo mocno. Hop. I wydech. Pali tricepsik, pali. Nawet z trójkami bym go poczuła, a z piątkami już teraz muszę walczyć. Ok, super. Wraca sztanga. 15 sekund. Zabieram na barki. I uwaga, przysiad. Hop, tył i wracamy. Palce u mnie się łączą. Kolana są nieco szerzej niż biodra. Wypycham pośladki, spinam. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Wdech i wydech. Ten ruch wyprostu mamy właśnie z wydechem. Będziesz czuć, jak się pośladek tutaj wydłuża i mocno spina przy wyproście. Wdech, wydech. Nos, usta. Jeszcze chwileczkę. Jest. Ok. Kładziemy się na plecach i wykonujemy wyprosty zza głowę. Hop i do góry. Wdech i staramy się tutaj właśnie znowu z wydechem, takim energicznym ruchem, choć on u mnie nie jest zbyt energiczny. Ale na pewno wkładam w to dużo siły, żeby wyprostować. Wdech i wydech. Wiedziałam, że będzie ciężko z tym ćwiczeniem, ale o to chodzi w treningu siłowym. Ma być ciężko. Hop. Czuję, że będzie ostatnia seria bardzo ciężka. Ale spokojnie pokażę Wam, jak można sobie ułatwić. Każde ćwiczenie da się zmodyfikować. Myślę, że takie sytuacje też są fajne na naukę. Ok. I lecimy. Hop. Tył. Ostatni raz już te dwa ćwiczenia. Wdech, wydech. Mocno wypychamy, wypychamy. I spinamy. Wdech. Tutaj też oczywiście można sobie na grzbiecie położyć delikatnie hantla i bardzo fajnie to ćwiczenie wychodzi.
jeszcze chwilkę, hop. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Jest. Dobra. Ja się wcale nie będę śpieszyć do tego mojego tricepsa. Ale i tak muszę. Dobra, spróbuję chociaż kilka powtórzeń jeszcze zrobić sobie z tymi dwoma. I na końcu, hop, pokażę Wam modyfikację. Hop, jeszcze ze trzy. Raz. Dwa. I trzy. Dobra, uwaga, można zrobić chwytając za kółeczka albo chwytając w ten sposób. I jeżeli już rzeczywiście ćwiczenie jakieś tam, jakiekolwiek Cię przerasta, to zawsze chociaż mała modyfikacja będzie, z którą będziesz wykonywać prawidłowo ćwiczenie, będzie super, będzie na plus, więc zamiast cisnąć, zrobić sobie krzywdę, to warto sobie troszeczkę ułatwić i zrobić ćwiczenie w poprawny sposób, ale nadal czuć fajny ogień. Ok, ta część zrobiona, przechodzimy dalej. W kolejnej części również są dwa ćwiczenia i wykonujemy sobie je już teraz, tak powiem, w pozycjach niskich. Mamy również 50 sekund pracy, z tym, że teraz wykonujemy sobie 15 sekund przerwy, góra i dół. Teraz uciekło mi trochę z tej pierwszej serii, mam nadzieję, że się takimi rzeczami nie stresujecie. Hop i wydech. Specjalnie właśnie ustawiłam tutaj znowu troszeczkę więcej czasu, żeby w razie ewentualnej zmiany z tym obciążeniem nadal nam fajny czas na pracę pozostał, także się nie stresuj. Hop i wracamy. Hop z przytrzymaniem. Pamiętaj o tempie, jest raz i trochę wolniej, dwa, trzy w dół. Raz, dwa, trzy. I oczywiście pamiętamy, że w tym ćwiczeniu tutaj fajnie sobie założyć więcej ciężaru. Jest, ok. I uwaga, ostrożnie sobie odkładamy 15 sekund na zmianę pozycji w ćwiczeniu. Wykonujemy sobie pompkę naprzemiennie z takim wiosłem do biodra. Uwaga, zobacz, pompka. I z tego miejsca, czyli ręce są lekko z przodu, ściągamy do biodra i do biodra. Jeżeli masz inne hantle, możesz sobie wykonać w ten sposób pompka i zabierasz hop i hop. Teraz i wiosło. Ciach i ciach. Do samego biodra ściągnij hantla. Nisko pompka i do biodra, do biodra. Ostatnie sekundy. Raz i dwa. Ok, wracamy do leżenia. 15 sekund. Na spokojnie. Bez szaleństwa. Żeby sobie krzywdy nie zrobić przy sięganiu. Już się kładziemy. I startujemy. Hop. Pamiętaj, żeby sztangę sobie umiejscowić między tutaj kolcami biodrowymi a spojeniem łonowym. Wtedy jest naprawdę wygodnie. Brzuch jest aktywny. Pamiętaj, żeby się w ten sposób nie wyginać. Zobacz, żebra są schowane, miednica mocno wypchnięta. Wydech i wracamy. Stopy są na szerokość bioder albo odrobinę szerzej. Dłońmi lekko odpychamy tą sztangę od siebie. Nie trzymamy, tylko lekko odpychamy. Wydech i wracamy. I hop. Jeszcze energiczny ruch do góry i opuszczamy. Jest. Ok. Zabieram sztangę za siebie, żeby nie zasłaniała mnie przy tym ćwiczeniu. Uwaga, będzie znowu pompka połączona z wiosłowaniem. Uwaga, z pozycji biodra są wypchnięte do tyłu. Kładziemy się. Wracamy. Hop.
i hop. Raz, dwa. Do siebie i do siebie. Tak, jeżeli masz okrągłe talerze na handlach, to możesz zdejmować przy każdej pompce, zdjąć sobie dłonie na matę, zrobić pompkę i dopiero chwycić hantle do ruchu wiosłowania. I znowu brzuch trzymaj przy pompce pięknie. Raz i dwa. I góra. Super, jest. I wracamy. Ostatni raz do naszych wzniosłych bioder. Ok. Do leżenia. Głowa oparta. I zaczynamy. Biodra w górę. Spinasz mocno i opuszczasz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wydech i powoli wróć. Wydech. Pamiętaj, żeby się nie wyginać w odcinku lędźwiowym. Wyprost jest, tylko zobacz tutaj w biodrach jest wyprost. Kręgosłup powinien być cały czas w tej samej pozycji. Bez wyginania odcinka lędźwiowego. Jeszcze. Hop. Jeszcze do góry. Spokojnie, pracujemy do końca. Jest. Ok, powoli wstajemy. Sztanga odchodzi i wracają hantle. Szykujemy się do pompki. Ok, pamiętaj, tutaj wchodzisz do pozycji deski, do pompki. Wracasz i wypychasz znowu biodra. Raz i dwa. I znowu do pozycji deski, hop, hop, wracamy. Dokładna ta pompka. Jeszcze ładna deska na kolanach i ładna pompka. Do biodra, do biodra. Jeszcze. Łokcie 45, kąt 45 stopni do ciała przy naszej pompce. I jeszcze jedną pompkę zmieścimy. Super, ok. Kolejna część za nami, została nam już tylko jedna ostatnia na brzuch. Ostatnia część przed nami to będzie część na brzuch. Mamy do wykonania dwa ćwiczenia po 35 sekund i robimy je bez przerwy. Dopiero po tych dwóch ćwiczeniach jest 15 sekund przerwy. Także kładziemy się i uwaga, włączam czas i wykonujemy sobie takie opuszczanie hantla jednocześnie z opuszczaniem nóg. I dodatkowo do tego tutaj jeszcze podniesiemy łopatki. Opuszczamy, trzymaj za brzuch, nie możesz się tak wygiąć, cały czas brzuch jest aktywny i opuszczamy. Hop. Oczywiście można hantla złapać też w ten sposób, to też jest dobry chwyt. Trzymaj mocno aktywny brzuch. I od razu po tym ćwiczeniu podnosimy się i wykonujemy wznos nad siebie i do boku, nad siebie i do boku. I skręt. Przez 35 sekund. I tu bokiem hantla nad głowę, bokiem hantla. Trzymaj mocno brzuch do siebie. Nie wyginaj się w plecach, ani nie garb. Jest, oczywiście można wykonać te ćwiczenia z jakimś lżejszym obciążeniem, ale tutaj akurat w tych ćwiczeniach to obciążenie dodaje mocno do pieca. Uwaga, spięcie,
opuszczamy nogi, opuszczamy ramiona. Jeżeli by to ćwiczenie było za trudne, to możesz opuszczać jedną nogę i hop. Jedna noga i hop. Jeszcze chwila. Ok, od razu. Do góry, do skosu. I po tym ćwiczeniu, które teraz robię, jeszcze zostało nam ostatni raz do powtórzenia. I góra. Mocno brzuch pracuje. Dosłownie pali mnie teraz niesamowicie. Jeszcze raz. Jest. Ok? Sekunda odpoczynku. I ostatni raz. Łapię dwa oddechy, kładziemy się na plecach. Ok, spięcie i opuszczamy nogi. I pamiętaj, że możesz pojedynczo. Jeszcze 20 sekund. Wydech do góry. Trzymaj brzuch. Jest i podnosimy. Góra, skos. Góra i skos. I to już jest dosłownie końcóweczka, więc mam nadzieję, że się trzymasz dzielnie. Razem ze mną walczysz. Ajajaj. Cały brzuch czuję od góry do samego dołu. Jest. O, dobra. Już bez przerywania. Dosłownie zrobimy sobie bardzo krótkie rozciąganie, dlatego że u mnie na kanale ostatnio pojawiło się fajne rozciąganie, więc mam nadzieję, że sobie do niego sięgniecie. I uwaga, dajemy krok i opuszczamy biodra. Wiem, że to ćwiczenie zawsze się u mnie przewija, ale po prostu nie wyobrażam sobie zakończyć trening bez tego ćwiczenia. Uspokajamy oddech. Jeżeli czujesz się właśnie jeszcze taka mocno nabuzowana, to możesz wykonać w ten sposób ćwiczenie, żeby cały czas te mięśnie jeszcze pompowały krew. Ok, zmienimy sobie nogę. Takie dosłownie robimy rozciąganie, bardzo, bardzo podstawowe, minimalistyczne. Myślę, że naprawdę warto robić dłuższe. I tak jak mówiłam, znajdziecie takie u mnie na kanale. Przynajmniej, jeżeli nawet po treningu nie masz czasu bezpośrednio, to jak najbardziej możesz na przykład zrobić rozciąganie później. Zrobić taką króciutką rozgrzewkę, po prostu krążenia, skłony, po prostu taka podstawowa rozgrzewka i wykonać sobie na przykład rozciąganie wieczorem, jeżeli ćwiczycie rano. Nie musi być zrobione to bezpośrednio po treningu, ale po treningu moim zdaniem warto się właśnie chociaż w taki minimalistyczny sposób wyciszyć, wykonać chociaż tych kilka pozycji. Biodra do góry, nogi mogą być lekko ugięte, ale staramy się je prostować. Pamiętaj, że plecy są proste. Lekko uginamy i prostujemy. Jeszcze dwa razy. Ok, zejdź na kolana. Okrągłe plecy, wdech. Wklęsłe. Jeszcze dwa razy. Raz. Siadamy na stopach i wdech, przyciągnij łokieć i druga strona, jeszcze dwa razy, ok, skręt na jeden bok,
na drugi bok. Jeszcze powtórz. Druga strona. I wdech. I wydech. I ostatnie dwa razy wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. OK. Dzięki wielkie za wspólny trening. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Koniecznie daj znać. I do zobaczenia na kolejnym treningu. Cześć!